Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Analiza projektowa kryptowaluty. Dzisiaj przyjrzymy się kryptowalucie Bitcoin, czyli najstarszej kryptowalucie obecnie funkcjonującej, która, jak wszyscy dobrze wiemy, ma na celu zastąpić obecne systemy płatnicze. Także jest ona takim prekursorem, który to wszystko spowodował, ten cały ruch kryptowalutowy. Zdecentralizowana kryptowaluta bez udziału strony trzeciej, tak zwanej zaufanej trzeciej strony, umożliwia autoryzację transakcji w tej sieci. Serwis CoinPaprika na początek, zakładka Overview. Widzimy tutaj, oczywiście jest to działający produkt, już mający 10 lat, ze wszystkimi tego zaletami i wadami. Ale właśnie, jak pomimo tego, że ten projekt już ma te 10 lat, co w branży nowej technologii jest dosyć dużo, jak wyglądają prace programistów i czym oni de facto się zajmują w tym projekcie? Czy po prostu może odpoczywają sobie i odłożyli te prace, bo wszystko już jest zrobione, zaraz się o tym przekonamy. Zakładka Code Progress. Mamy prawie 800 osób biorących udział w procesie rozwoju Bitcoina. Prawie 40 tysięcy oznaczeń gwiazdką na GitHubie. Wykres bardzo ciekawy. Tutaj należy zwrócić uwagę, że pomimo tego, iż ta technologia jest już działająca, tak, jest na etapie funkcjonującego, gotowego produktu, tutaj prace programistów nie przystają, nie są hamowane, tylko cały czas coś w tym projekcie się dzieje. Nie mieliśmy jakiejś dłuższej przerwy już od dużego czasu. Średnio w tygodniu tych kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt komitów do repozytorium jest, także projekt jak najbardziej żyje i cały czas dużo się w nim dzieje. Chociaż może nie wszystko to widać, jeśli chodzi o użytkowanie tego, ale są to też procesy optymalizacyjne, rozwojowe, które mają za zadanie usprawnić cały projekt, aby funkcjonował on zgodnie z obecnie panującymi standardami technologicznymi. GitHub repository. Proszę, spójrzmy sobie. Sam core Bitcoina napisany jest w C++, w wydajnym języku wieloplatformowym. Tutaj, jeśli chodzi o readme oraz o jakieś deweloperskie instrukcje, to nie ma tego za dużo z tego względu, że ten projekt nie jest zbytnio nastawiony na rozszerzanie go przez społeczność programistów, jak to jest na przykład, jak to było na przykład w poprzednio omawianych projektach Chainlink czy EOS. Zakładka Issue. Proszę zobaczyć, że pomimo tego, iż ten projekt funkcjonuje, działa, dużo osób z niego korzysta i na nim zarabia, mamy aż 673 otwarte issue. Projekt jest bardzo dobrze prowadzony. Możemy tutaj zobaczyć otagowane, zgłoszone potencjalne błędy, do jakiej kategorii one się zaliczają. Cały czas są otwierane nowe rzeczy, najnowsza jest wczoraj, potem 2 dni, 4 dni, także tutaj praktycznie co dzień coś w tym projekcie się dzieje. Jest też dużo dyskusji, możemy sobie je przejrzeć pod labelem brainstorming, gdzie dyskutowane są proponowane zmiany. Dużo osób się angażuje w tego typu dyskusje. I w ten sposób właśnie społeczność wspólnie pracuje nad projektem. To jest bardzo dobry przykład właśnie takiej organizacji. Bardzo dużo pull requestów, czyli zmian gotowych do wdrożenia do głównego kodu źródłowego projektu. Też oczywiście one są bardzo aktualne, sprzed kilku godzin nawet. Dużo tutaj się dzieje. Zobaczmy, że
Mamy ponad 11 tysięcy zamkniętych już zmian w kodzie, które zostały dołączone do głównego kodu źródłowego projektu. Tutaj też zobaczymy coś ciekawego w zakładzie Projects, gdzie osoby odpowiedzialne za ten projekt opisują dokładnie, nad czym pracują, z czym to się wiąże i jakie aktualne rzeczy właśnie są na tapecie, tak kolokwialnie mówiąc, co jest tutaj najbardziej pożądane. Deskryptory portfeli. Prowadzone to jest w bardzo fajnej tablicy Kanban, gdzie mamy tutaj pull requesty, design i to, co już jest zrobione w ramach tego konkretnego projektu, który akurat został zupdate'owany tydzień temu. Zakładka Security, tu niestety w Advisors nic nie ma. Jest prowadzona polityka bezpieczeństwa. To też ciekawy przykład zastosowania tej funkcjonalności portalu GitHub. I adres, na który możemy zgłaszać ewentualne znalezione błędy bezpieczeństwa sieci Bitcoin. Tutaj od razu powiem, że Bitcoin niestety nie ma zewnętrznego programu bug bounty prowadzonego na portalu HackerOne ani na żadnym innym z tych podobnych. Także wszelkie typu podatności związane z bezpieczeństwem tego projektu powinny być zgłaszane na ten adres. Nie ma też za bardzo informacji, co zostało zgłoszone, jaki był status tego, jaka była skala ważności. Tutaj mamy to tak dosyć skromnie przygotowane i prowadzone przez osoby odpowiedzialne za projekt. Zakładka Insights. Nawet w ostatnim tygodniu bardzo dużo się działo. Zamkniętych 37 issue, 4 otwarte. Także projekt jak najbardziej żyje i z tego, co można czasami przeczytać czy usłyszeć w internecie, że projekt trochę wyhamowuje albo traci na znaczeniu. Tutaj widzimy, że to wcale nie jest prawda i prace cały czas trwają i to można powiedzieć, że dosyć intensywne prace. Contributors, przepraszam, spójrzmy tylko na dodanie. Tutaj nowe funkcjonalności, nowe fragmenty kodu dodane. Także widzimy, że na przestrzeni lat cały czas jest coś dodawane. A jak się to ma do usuwania? Usunięć jest zdecydowanie mniej. Także pomimo wszystko jeszcze raz to wspomnę, że projekt jest już gotowy, funkcjonujący, dający ludziom pieniądze. Cały czas są dodawane do niego nowe rzeczy, które niekoniecznie muszą być widziane przez całą społeczność, ale na pewno służą do tego, by usprawnić funkcjonowanie tego projektu. Commits. 20 commitów, proszę, 36. Także prace jak najbardziej są prowadzone. W zależności tutaj nie znajdziemy żadnych code frequency. Tak jak wcześniej właśnie omawiałem. Network. Tu w przypadku tego projektu możemy to ominąć. Forki. Czyli różne rozgałęzienia tego projektu. Ale widzimy, że jest na tyle dużo, że nie wszystkie są pokazane. Przejdźmy sobie do Stack Overflow. Tutaj widzimy, że społeczność też cały czas żyje. Pytania są na bieżąco zadawane. Odpowiedzi również do tych pytań się pojawiają. Dosyć sporo tego jest. Także zainteresowanie projektem pod względem programistycznym i deweloperskim, mając na celu rozwijanie go, jak najbardziej tutaj mamy dosyć duże. Bitcoin oczywiście też posiada swój serwis na portalu Stack Exchange. Kolejna seria pytań.
Widzimy, że cały czas środowisko skupione na Bitcoinie żyje i pracuje, albo rozwijając projekt, albo wdrażając funkcjonalności oparte właśnie na Bitcoinie czy na jego blockchainie. Krótkie podsumowanie na CryptoMiso. Znajdźmy sobie Bitcoina. Bitcoin. Czyli powtórka z tego, co widzieliśmy na GitHubie. Krótkie podsumowanie tego projektu. Projekt cały czas używany, cały czas dający ludziom zarobić. Widzimy, cały czas rozwijany. Nikt nie spoczął na laurach w tym projekcie i oby tak było dalej, bo posiadając jakiś projekt, musimy również poświęcić dużo uwagi na tym, aby go rozwijać, pielęgnować, starać się, aby cały czas on nadążał nad innymi projektami, zarówno funkcjonalnie, jak i technologicznie. Na tę chwilę myślę, że właśnie o Bitcoinie tak można powiedzieć. W tej analizie to wszystko. Jeśli macie jakieś pytania, proszę o zadanie ich w komentarzach. Dziękuję. Cześć.